Dzień dobry, witamy Państwa. Z Poznania, z siedziby Allegro łączą się z Państwem Joanna Skowrańska i Łukasz Łakowiecki. Jest nam bardzo miło, że możemy dzisiaj opowiedzieć Państwu o tym, jak w szybki sposób możecie przenieść do online'u swój biznes z wykorzystaniem nowego marketplace'u, jaki powstał w ramach Allegro. Nazywa się on Allegro Lokalnie. Zaczniemy od krótkiego quizu. Taka forma zabawy. Cztery pytania związane z e-commerce'em w Polsce i mogą Państwo sprawdzić swoją wiedzę. Pierwsze pytanie ogólne. 27,5 miliona Polaków korzysta z internetu. To jest 83% wszystkich naszych rodaków. I jak Państwo myślą, ile procent z nich robi zakupy online? Prawidłowa odpowiedź to 62%, przy czym są to dane na ten moment. Biorąc pod uwagę przyrosty rok do roku, jakie mamy zmiany w zachowaniach Polaków, spodziewamy się, że na koniec roku dobijemy do mniej więcej 70%. Przy czym no, sytuacja epidemiologiczna w Polsce od połowy marca skutkuje tym, że być może ten wynik będzie jeszcze dużo wyższy. Dokładnie. A jak Państwo myślą, ilu internautów kupujących online wybiera właśnie Allegro jako swoje pierwsze miejsce zakupów? Drodzy Państwo, 80%, co oznacza, że 8 na 10 kupujących, jeżeli chce zrobić jakieś zakupy w sieci, to wyszukuje przedmiotów właśnie przez wyszukiwarkę Allegro, a nie przez Google. Często też zastanawiamy się nad tym, co najbardziej motywuje internautów do zakupów online. Mają tutaj Państwo wskazane trzy czynniki. Jak Państwo myślą, który to będzie ten najważniejszy? Tym najważniejszym to wskazuje nam 75% respondentów jest dostępność takiego sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Na drugim miejscu uplasowało się z 6 na 10 respondentów, wskazywało, że większy asortyment niż w sklepie stacjonarnym jest tym triggerem, który właśnie ich zachęca do zakupów w sieci. Natomiast połowa respondentów wskazuje, że jest dla nich również bardzo istotne to, jak szybko otrzymają zakupy. I ostatnie pytanie naszej zabawy. Ile klientów łącznie ma Allegro i Allegro lokalnie? I tutaj prawidłowa odpowiedź to 17 milionów. Jesteśmy numerem jeden, jeśli chodzi o marketplace w Polsce. Biorąc pod uwagę Europę, plasujemy się na 6 pozycji. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę rankingi ogólnoświatowe, to jesteśmy na 10 miejscu. No dobrze. To teraz już po quizie chcielibyśmy przejść do kolejnych punktów naszego wystąpienia. Macie Państwo swój biznes w offline, rozważacie przeniesienie się do online'u i tak naprawdę macie dwie możliwości. My chcielibyśmy opowiedzieć Państwu o tym, jakie korzyści daje Państwu korzystanie z gotowej platformy sprzedażowej, takiej jak Allegro czy Allegro Lokalnie. Przede wszystkim, zakładając, że chcecie Państwo założyć swój własny sklep, no, trzeba się liczyć z tym, że będziecie potrzebowali na to dosyć sporo czasu, nakładów ludzkich. Będzie się to wiązało z pewnymi kosztami, które będzie trzeba ponieść na start takiego projektu, a także kosztami stałymi po to chociażby, aby odpowiednio wypozycjonować w Google swój sklep. To wszystko tak naprawdę macie Państwo zapewnione w ramach platformy sprzedażowej. Wystarczy, że założycie konto i już możecie od razu przejść do wystawiania. Platforma ma to do siebie, że zarówno dla kupujących, jak i sprzedających daje bezpieczeństwo zawierania transakcji. Jest to bardzo istotny aspekt wskazywany w badaniach kupujących, jakie prowadzimy od wielu lat. To, co już wcześniej wyszło w ramach ankiety, to zasięgi. Tak naprawdę zakładacie Państwo konto, zaczynacie wystawiać towar i już w przypadku Allegro macie dostęp do bazy 17 milionów potencjalnych klientów. Kolejną rzeczą są gotowe rozwiązania. Mamy tutaj na myśli chociażby narzędzia ułatwiające obsługę zamówień,
czy różnego rodzaju kampanie, które możecie tworzyć po to, aby docierać do, z jeszcze większą skutecznością do swoich potencjalnych klientów. Przy założeniu, że wybieracie Państwo platformę sprzedażową, właśnie przychodzimy do Państwa z rozwiązaniem, jakim jest Allegro Lokalnie. Jest to nowy projekt, który wystartował w ramach Allegro w październiku zeszłego roku. Jak sama nazwa wskazuje, w dużej mierze bazujemy na lokalności. To jeżeli macie Państwo jakiś biznes póki co w offline, to jest to fajny punkt, żeby tak naprawdę bazować na swoich obecnych klientach, których możecie pozyskać dzięki lokalnie, ale także pomału rozszerzać swój biznes o większe zasięgi. W Allegro Lokalnie kupującym pokazujemy w pierwszej kolejności te przedmioty, które są najbliżej nich, które mogą odebrać na przykład tego samego dnia, ale to nie oznacza, że nie ma możliwości. Jeżeli mieszkam w Poznaniu, to równie dobrze mogę zamówić sobie towar z dostawą z Suwałk. Kolejnym aspektem lokalności, o którym za chwilę powie więcej Asia, są inicjatywy lokalne, z którymi będziemy startowali już w lipcu tego roku. Dzięki nim i kupujący, i sprzedający będą mogli wspierać różnego rodzaju projekty, które są ważne dla lokalnych społeczności. Allegro Lokalnie to prostota w dużej mierze. W odróżnieniu od Allegro.pl stawiamy na to, żeby sprzedający mógł bardzo szybko wejść do internetu. Formularz wystawiania, jeżeli klikniecie Państwo wystaw na Allegro Lokalnie, jest bardzo uproszczony. Dodatkowo, jeżeli na swoim telefonie macie zainstalowaną aplikację Allegro, to tak naprawdę możecie kliknąć wystaw, zrobić zdjęcie, dodać kilka, dosłownie parę elementów i gotowe. I wasze ogłoszenie już jest widoczne. W ramach Lokalnie udostępniliśmy nową formę kontaktu. Do tej pory nasi klienci mogli się kontaktować między sobą mailowo lub telefonicznie. Udostępniliśmy czata, z którego widzimy, jak chętnie korzystają nasi klienci. Co ciekawe, w przypadku wystawienia ogłoszenia na Allegro Lokalnie, Państwa przedmiot będzie widoczny w dwóch marketplace'ach, zarówno w Allegro Lokalnie, jak i w Allegro.pl. To, o czym wcześniej wspominaliśmy, czyli ten zasięg 17 milionów użytkowników, z naszych danych widzimy już, że na ten moment co czwarty klient wyszukuje te ogłoszenia lokalne, które są blisko niego. Baza sprzedających, którą mamy od października do teraz, to blisko 300 tysięcy sprzedawców i to zarówno tych prywatnych, jak i firmowych. Bardzo dużą wagę przy starcie projektu Lokalnie przyłożyliśmy do bezpieczeństwa. Wiemy, jak jest to ważny czynnik i dla kupujących, i dla sprzedających. Dlatego, jeżeli chcesz sprzedawać na Lokalnie, prosimy cię o to, że oprócz tego, że załóż konto, to jeszcze potwierdź nam swoją tożsamość, że na pewno ty to jesteś ty. Co jeszcze? W ramach Lokalnie udostępniamy trzy formaty transakcyjne, z czego dwa to są dobrze znane formaty kup teraz oraz licytacje. Dodatkowo jest dostępny format, gdzie nie płaci się nic ani za sprzedaż, ani za wystawienie. Trzecim filarem bezpieczeństwa, na który położyliśmy nacisk, są bezpieczne, szybkie płatności online. Jeżeli jesteście Państwo wśród 17 milionów Polaków i macie już konto na Allegro, to tak naprawdę wystarczy, że się na nie zalogujecie, chwycicie za telefon i tak jak widać na zrzucie po prawej stronie, zrobicie zdjęcie, dodacie nazwę, opis, stan przedmiotu, gdzie jesteście i w jaki sposób jesteście w stanie zrealizować zamówienie i to tyle i gotowe. Jeżeli natomiast jeszcze nie macie konta na Allegro, nic trudnego, w kilka chwil możecie zarejestrować je. Poprosimy Was jeszcze o tą aktywację, o której wcześniej wspominałem. Możecie tej aktywacji dokonać na dwa sposoby, albo przelewem za 1 zł 1 grosz
szybkim przelewem online, bądź też jeżeli jest tak Wam wygodnie, akurat chcecie zrobić jakieś zakupy na Allegro, to wystarczy, że wtedy też zapłacicie szybką płatnością i z automatu aktywujemy Wasze konto. No dobrze, rozpoczęliście Państwo sprzedaż na Allegro lokalnie, sprzedaż idzie Wam całkiem nieźle, rozszerzacie swój asortyment i warto się wtedy zastanowić, czy równolegle nie zacząć sprzedaży na dużym Allegro. Dlaczego? Na pewno duże z Allegro lokalnie to duża prostota. Allegro lokalnie jest już bardziej skomplikowanym. Allegro, tak. Jest dużo bardziej skomplikowaną platformą, która umożliwia Wam masowe zarządzanie chociażby obsługą sprzedaży. Jeżeli korzystacie z jakiegoś zewnętrznego narzędzia do obsługi, to wówczas możecie się też zintegrować po API. Co jeszcze? Jest oczywiście możliwość tworzenia różnego rodzaju kampanii adsowych czy monetowych, które będą podbijały Waszą popularność i dotrzecie do jeszcze większego grona potencjalnych kupujących. Jeżeli jakość Waszej sprzedaży będzie odpowiednio wysoka, to wówczas zostaniecie super sprzedawcą, a z tym wiążą się dodatkowe benefity w postaci na przykład pakietu monet, dodatkowych szkoleń i tak dalej. Klienci z kolei w Waszych ofertach będą mogli korzystać ze Smarta i z rad. Jeżeli macie pomysł na biznes, ale akurat nie macie środków, warto rozważyć wtedy wzięcie kredytu na preferencyjnych warunkach, jakie oferujemy w ramach Allegro. No i jeszcze jedną rzeczą wartą podkreślenia są cykliczne webinaria i szkolenia, które prowadzimy dla naszych sprzedających. Sytuacja, która ma miejsce w Polsce od połowy marca, spowodowała, że przygotowaliśmy szereg pakietów wspierających naszych klientów, o których chcielibyśmy teraz pokrótce opowiedzieć. Pierwszą inicjatywą jest lokalny ryneczek, inicjatywa w ramach Allegro Lokalnie. Ideą tej inicjatywy było to, żeby wesprzeć lokalne, małe sklepiki, takie osiedlowe, które oferują produkty pierwszej potrzeby, takie jak artykuły spożywcze, czy środki chemiczne, kosmetyki, artykuły dla zwierząt albo kwiaty. Ci sprzedający, którzy wystawiają w tej kategorii, do końca maja nic nie płacą za sprzedaż, a też kupujący mogą dużo łatwiej dotrzeć właśnie do tych konkretnych produktów. Kolejną rzeczą jest pakiet wsparcia dla sprzedających, wart 14 milionów. Jest to pakiet, dzięki któremu nasi sprzedawcy płacą mniej za prowizję, jest również odroczony termin płatności z 14 dni do 60. W przypadku, kiedy biorą kredyt w ramach Allegro, mogą skorzystać z cashbacka aż do 4,5 tysiąca złotych. Kolejną rzeczą jest program Allegro Smart. Jeżeli macie konto na Allegro, to od 3 miesięcy już macie za darmo włączony pakiet Allegro Smart, dzięki któremu, jeżeli kupujecie w ofertach oznaczonych logo Smart i wartość tych zakupów u jednego sprzedającego wynosi minimum 40 zł, to nie płacicie za wybrane formy dostawy. Łukasz przedstawił biznesowe aspekty, w których Allegro pomaga, ale również Allegro wspiera poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Prowadziliśmy kilka projektów. Pierwszy z nich to jest pomoc seniorom w zakupach online, czyli stworzyliśmy dedykowaną infolinię, na której w sposób bardzo cierpliwy i empatyczny nasi eksperci przeprowadzą seniorów przez proces zakupów. Stworzyliśmy także taką akcję Pomagamy, bo umiemy. Jest to super akcja, ponieważ angażuje naszych pracowników. Allegro przekazało 1 milion złotych na projekty, które zostały zainicjowane przez naszych pracowników. Było to około 45, prawdopodobnie 50 inicjatyw. Pomagamy także służbie zdrowia i to poprzez przekazanie środków ochrony typu maseczki bądź też płyny dezynfekcyjne, ale także przyłbice, które są drukowane na drukarkach 3D zastosowanych przez Allegro.
I również 14 ton świeżych warzyw i owoców już trafiło do szpitali. 98% naszych pracowników aktualnie pracuje w trybie home office, ale Allegro zdecydowało, że nie wstrzyma dostaw warzyw i owoców, które zawsze czekały na nas w biurach, ale przekażemy te dostawy do szpitali. No i ostatnia taka inicjatywa to są lokalne zbiórki. Będą one dostępne na Allegro lokalnie już niedługo i chciałabym Państwu trochę bliżej o nich opowiedzieć. Z tego względu, że wierzę, że wśród nas, wśród społeczności, która dzisiaj się zgromadziła na tej konferencji, jest wiele osób, które działają w fundacjach, stowarzyszeniach albo w radach rodziców. I to jest właśnie propozycja dla Państwa. Jest to sposób na pozyskanie funduszy na realizację swoich projektów i inicjatyw, które można realizować w ramach takich kategorii, jak na przykład pomoc osobom potrzebującym, zwierzętom, wsparcie placówek ekologicznych i kategoria, w którą bardzo mocno w Allegro lokalnie wierzymy, czyli rozwój swojej okolicy. Wszystkie pomysły i inicjatywy, które pozwolą i zapewnią, że w naszej okolicy będzie pięknie, zielono, bezpiecznie, to wszystko właśnie będzie można zrealizować dzięki środkom zebranym na lokalnych zbiórkach. I co ważne, w zbiórkach lokalnych na Allegro lokalnie pomagają i kupujący, i sprzedający, którzy po prostu robią zakupy na platformie. Na koniec mojej prezentacji o zbiórkach chciałabym Państwa zaprosić na taki przedpremierowy pokaz filmu o zbiórkach, który przybliży ten temat. Chcesz wspierać rozwój swojej okolicy i jej mieszkańców? Masz pomysł, ale brakuje Ci pieniędzy na jego realizację? Załóż zbiórkę na Allegro lokalnie. Dzięki zebranym środkom pomożesz osobom potrzebującym, zwierzętom, ale i upiększysz okolice lub zorganizujesz lokalne wydarzenie. Zbiórkę na Allegro lokalnie możesz założyć, jeśli działasz w fundacji lub stowarzyszeniu, jesteś nauczycielem, dyrektorem szkoły lub członkiem rady rodziców. I oczywiście, jeśli posiadasz konto na Allegro. Czas założyć zbiórkę. Zrobisz to bez żadnych opłat w kilku prostych krokach. Po pierwsze, przygotuj podpisane zaświadczenie od organizacji, którą reprezentujesz. Po drugie, zaloguj się na swoje konto. Po trzecie, wypełnij prosty formularz zgłoszeniowy. Gdy zaakceptujemy wniosek, Ty i Twoja społeczność możecie zacząć zbierać pieniądze. Publikuj posty w mediach społecznościowych i zachęcaj innych do zaangażowania się w zbiórkę. Chcesz pomóc? Jeśli wystawiasz przedmiot, przekaż część lub całą kwotę ze sprzedaży na wybraną zbiórkę. Kupując na Allegro lokalnie, wybieraj te przedmioty, które wspierają lokalne zbiórki. Tak właśnie dzięki Allegro lokalnie możesz wspierać rozwój swojej okolicy. Załóż zbiórkę już dziś. Oglądaj kolejne filmy i subskrybuj nasz kanał na YouTube. Akademia Allegro. Twój partner w biznesie i zakupach online. W tym momencie na czacie, na Skype'ie, a także na Facebooku powinien zostać Państwu udostępniony formularz zgłoszeniowy, gdzie wystarczy, że podacie swój login konta w Allegro albo adres mailowy przypisany do konta. Jeżeli nie macie konta, nic trudnego, możecie je założyć i też wziąć udział w tej akcji. Na przesłanie formularza czekamy do poniedziałku 1 czerwca, do końca dnia. Jeżeli prześlecie nam te swoje dane, to od 3 czerwca do 3 lipca na waszych kontach w Allegro lokalnie, jeżeli dojdzie do sprzedaży w formatach tych transakcyjnych kup teraz, licytacji, nie zapłacicie nic za sprzedaż. Także zachęcamy do udziału w tej naszej akcji. No i dziękujemy za uwagę. Jeśli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania na temat Allegro lokalnie bądź zbiórek, czekamy na Wasz kontakt. Znajdą Państwo nasze adresy mailowe, chętnie porozmawiamy. Dziękujemy za uwagę, życzymy miłego weekendu. Pozdrawiamy. Dziękujemy, do widzenia.